Rozpoczynamy sobotę na żywo. Nie sobotę, tylko dzień na żywo, przepraszam. Słowiańskie bóstwa za 200. Główne bóstwo Słowian połapskich przedstawiane z czterema twarzami, czasem błędnie nazywane Światowidem. Krzysztof. Kim jest Światowid? Kim jest? Muszę dać szansę rywalom. A może było zupełnie odwrotnie, a mianowicie do jakiegoś wydarzenia dopasowano mail po to, żeby właśnie w ten sposób przedstawiać to wydarzenie. Nie wzięła pani redaktor tego pod uwagę? Nie, wie pan, naprawdę, bo wie pan, ja miałam na studiach logistykę, naprawdę, panie pośle, i potrafię myśleć logicznie. To jest dowód na totalne zblatowanie władzy. Dziś kończymy okres bożonarodzeniowy, śpiewamy kolędy i już jutro rozpoczynają się zapusty. Wyjątkowe święto, tak ważne dla wiernych Kościoła katolickiego. Trzech Króli, zwane też świętem objawienia polskiego, pańskiego. Dorota, będziemy cię followować do końca świata jeden dzień dłużej. Tymczasem co na warszawskiej starówce słychać? Ja was też będę followować. A co słychać na warszawskiej starówce? Na razie jest spokojnie. Czekamy na wszystkich uczestników Orszaku Trzech Krzyży. To jest naprawdę kawał ciężkiego ptaka, który dzisiaj poleci do Japonii albo do Norwegii. Ale mając okazję porozmawiać z nim, postanowiłem zapytać. A więc drogi mój orle, orzełku kochany, gdzie ty się wybierzesz dzisiaj wieczorem? Nihon. No, nie wiem, czy było zrozumiałe, ale ja słyszałem, że powiedział do Japonii poleci wyraźnie. Nihon jak nic, no. Tak on powiedział, wyraźnie tak mówi tutaj nasz złoty orzeł. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Poda wystarczające ilości gazu, żeby ten rynek uspokoić, jeżeli uruchomimy Nord Stream 2. No tak, ale zarazem Europa przecież ma co najmniej kilka alternatyw. To był najszybszy Agata. Perłowa architektury barokowe. Ojej. Michał, Basia, lecimy. Ale. Michał był najszybszy. Perełka architektury barokowej. Tak jest, brawo. Według ministra edukacji Przemysława Czarnka nowe prawo oświatowe nie wprowadza nowych przepisów, lecz urealnia kontrolę nad oświatą. Bardzo ładne kolory mamy tutaj na niebie. Akurat jesteśmy na północnym zachodzie, gdzie tutaj jest troszeczkę przejaśnień. Pan Sylwester Amerykańskie centra kontroli i zapobiegania chorobom zleciły stosowanie szczepionki przypominającej firmy Pfizer dla dzieci w wieku od 17 do 17 roku życia.